Dzisiaj spróbujemy naprawić całkiem przyzwoity monitor Samsunga. Ma on 24 cale, matrycę PLS oraz rozdzielczość 1920x1200 pikseli, więc mógłby zastąpić mój główny ekran. Jest to panel mojego taty, jednak po ponad roku borykania się z problemem znikającego ekranu i pionowymi pasami oraz po wizycie u lokalnego fachowca kupił nowy monitor, a ten leży nieużywany, czekając na nowe życie. Zobaczmy, co kryje przed nami obudowa. Po odkręceniu kilku śrubek i delikatnym podważaniu kolejnych zatrzasków, trzymających wszystko w całości, udało mi się ściągnąć tylnią część obudowy. Na światło dzienne wyjrzały płyta główna, przewód sygnałowy matrycy, zasilanie podświetlenia oraz tył samego panelu. Szybka próba, czy ekran dalej działa. Po udanej próbie przystąpiłem do dalszej rozbiórki. Naszym oczom ukazał się kontroler matrycy oraz liczne, delikatne tasiemki, które przekazują dane do matrycy. To one są głównymi podejrzanymi. Prowizorycznie spinam urządzenie do kupy, tak żebym mógł sprawdzić, czy poruszenie tasiemkami da jakąś zmianę. Niestety, żadnej zmiany na lepsze nie widać. Odklejam płytkę logiki matrycy od obudowy, tak aby mieć jeszcze lepszy dostęp do taśm sygnałowych. Po kilku desperackich próbach postanawiam dokleić w różne miejsca kawałki papieru, które przynajmniej w teorii powinny polepszyć kontakt między stykami.
Zmian niestety dalej brak, dlatego postanowiłem otworzyć obudowę matrycy. Pamiętałem jednak, żeby zachować szczególną ostrożność, bardziej szczególną nawet od rowerzystów na skrzyżowaniu. W tym miejscu jeden mały, nieuważny ruch może zepsuć najważniejszą część wyświetlacza. Niespodziewanie odkrywam, że poprzedni serwisant w tym miejscu, a dokładniej po wewnętrznej części ramki obudowy matrycy, nakleił taśmy, które miały polepszyć kontakt taśm sygnałowych. Przy okazji widzę, jak delikatne są połączenia z matrycą. Lutowanie tego na pewno przekracza moje aktualne kompetencje. Delikatnie dotykam taśmy. Nagle poprawny obraz na działającej aktualnie części znika, co zdaje się potwierdzać hipotezę, że to właśnie one są uszkodzone. Postanawiam spróbować przymocować dodatkowe kawałki papieru, które być może przywrócą zerwane połączenia. Niestety dalej bez skutku. W ostatnim akcie desperacji, wiedząc, że raczej niczego bardziej nie zepsuję, postanawiam przygrzać lutownicą grotową każde połączenie między taśmami a kontrolerem, licząc na chociaż chwilowe rezultaty. Niestety, po tym zabiegu obraz wydaje się być jeszcze bardziej niestabilny. Pomimo mojej porażki w naprawie, udało mi się dzisiaj co nieco nauczyć na temat budowy monitorów oraz zobaczyć, jak delikatna i piękna w pewnym sensie jest matryca LCD. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się powrócić do tego urządzenia i z sukcesem go naprawić. Dzięki za dzisiaj, bye!